Siemano, w tym filmiku pokażę Wam podróż pełną cudów z AFK Arena, legendarny las The Fabled Forest. I tu pokażę Wam tylko mapę, jak to przejść, nie będę tego przechodził, bo to ma być szybciutki filmik, żebyście zobaczyli drogę, którędy można iść, bo no jest, po prostu mamy ją dostępną. To jest akurat graficzka zrobiona przez Giovanny mi66 z Reddita. Są też inne mapki, które podlinkuję w komentarzu, zresztą w opisie, ta zresztą też będzie w opisie. I cóż, tak naprawdę to tu nie ma nic takiego skomplikowanego, bo jak idziemy po mapie, po prostu trzymamy się zewnętrznej strony, idziemy cały czas zewnętrzną i tyle, i dojdziemy tak naokoło, musimy przejść całą mapę naokoło. I tu bazowo ktoś inny wstawił jakby inną drogę, żeby iść na przykład nie tu w prawo, tylko od razu na dół. I też można zrobić takie inne kółeczko, tylko że to jest z tymi strzałkami, co tutaj jest pokazane, jest ona łatwiejsza droga, są łatwiejsi przeciwnicy. A na tym evenciku jednak bardzo dużo ludzi narzeka, że on jest za ciężki, że no, to, co jest na mapie, jest mega ciężkie, to raz. A dwa, to ostatni bossowie, którzy tutaj są dwa, a szczególnie ten jeden tutaj. Tam jest czterech takich jakby jeźdźców, nie wiem, a wy nie widzicie mojej myszki. No to na końcu są tacy nie do pokonania, że to w ogóle nie ma szans tego przejść, więc dużo graczy mówi, że to jest dużo za ciężki event. To mi się nie podoba troszeczkę, że oni tam podróż pełną cudów, czyli te eventy z tej zakładki robią takie, że możecie sobie zagrać i jak padniecie, to teoretycznie macie 14 dni na to, by stać się potężniejszym i próbować dalej. No bo to tak wymusza, że przez 14 dni musimy sprogresować coś. A no są etapy pewnie w tej grze, że się nie da tak sprogresować i możemy odpuścić ten event. Ale myślę, że warto spróbować, szczególnie po tych strzałeczkach jest szansa, że Wam się uda. Także życzę powodzenia. Tyle, no więcej tu rad nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Po prostu trzeba spróbować tą drogą i może się uda. Życzę powodzenia.